Siemano, widziałeś lub słyszałeś może o stronie Eneba? Eneba zajmuje się oczywiście, jest to strona, gdzie możemy sobie kupić fajne gierki, oczywiście po taności. Jak możecie zauważyć, mamy oczywiście tutaj farminga za 90 zł, oryginalnie chyba na Steamie, z tego co ja wiem, jest za 130 zł, także jeżeli ktoś jest może zainteresowany, to macie link w opisie do promocji, możecie skorzystać z mojego kodu. Nie tylko to oczywiście znajdziecie farminga, ale także inne gry, macie tutaj dużo oczywiście do wyboru, jeśli chodzi o kategorie, macie gry, kody podarunkowe oczywiście na Xboxa, gierki, także znajdziecie na pewno coś dla siebie, także jeżeli chcecie, jesteście zainteresowani, to oczywiście link macie w opisie, zapraszam bardzo serdecznie, do wyboru oczywiście, do koloru. Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Mietek, ja was witam z serii Na Boczkowie. Chyba w czwartym odcinku, tak, w czwartym odcinku drugiego sezonu. Na początku tego materiału standardowo proszę o zostawienie łapki w górę oczywiście pod dzisiejszym odcinkiem. Nie zapomnijcie także o subskrypcji na kanale, bo lecimy teraz po 41 tysięcy subskrypcji. Dajcie suba, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz z hashtagiem dzisiejszego filmu. A hashtagiem dzisiejszego filmu nie będzie hashtag... Aż tak wiadro, ja ci przepnę serduszko, zapraszam cię na grupę na Facebooku Szwagry Pipcia, link masz podany oczywiście w opisie. I także oczywiście zapraszam jeszcze na stronę Eneba, link macie także w opisie, bo są duże promocje, oczywiście nie musicie przepłacać na gierki na Steamie, a jeśli oczywiście wejdziecie z mojego reflinku, dostaniecie oczywiście większy rabat. Także serdecznie polecam i oczywiście zapraszam do zobaczenia tej strony tam w opisie. Co widzę w dzisiejszym odcinku? Dzisiaj widzę małe plany, czyli zbieranie, widzę dzisiaj głównie kostek będzie na odcinku. Nie wiem, czy w sumie dzisiaj będę sam na odcinku, czy także z Pipciem. To jeszcze widzę, wszystko jest nie wiadomo, bo na poprzednim, jak dobrze oczywiście żeście widzieli, prasowaliśmy oczywiście całą tą Sipmo, która była wypożyczona na odcinku, także tym, żeśmy właśnie tutaj prasowali, jakby co. A tu w ogóle widzę, nie zauważyłem, że to może widzę wszystko ściągać tak w ogóle, także fajnie widzę bajer, ja dopiero widzę to teraz zauważyłem, że to może zdejmować. Także spoko, co nie? No, także mówię, na poprzednim odcinku właśnie żeśmy prasowali właśnie słomę, także w dzisiejszym... Aha, takie coś, że to można założyć nawet. Żeśmy właśnie prasowali, widzowie, słomę, także w dzisiejszym odcinku będzie, widzowie, zbieranie tych kostek. I czym my to będziemy, widzowie, zbierać? Prawdopodobnie tak, jeżeli po 62 jest podpięte oczywiście prasa, to ja myślę, widzowie, że ja będę jechał chyba dzisiaj 28. Ale jeszcze, widzowie, przed pojechaniem oczywiście zbieranie kostek, to będziemy musieli, widzowie, to zboże, które jest tutaj, czyli na tej przyczepie, wyładować, widzowie, gdzieś tutaj do garażu. I tak, najlepsza, widzowie, alternatywą na tą sytuację będzie taka, żeby po prostu wysypać to zboże, widzowie, tutaj do tego garażu, bo tutaj stodoła jest pełna. I to przyczepa, widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy jechać z Bierakowski, więc myślę, widzowie, że najlepszym rozwiązaniem to będzie, widzowie, po prostu wysypać tutaj zboże. Bo póki co na razie, widzowie, nie mamy krów, to chyba najlepsze rozwiązanie, widzowie, żebyśmy tutaj dali, co nie? Także myślę, że tak. Także dajcie łapkę w górę, ja sobie, widzowie, oczywiście odjadę tutaj 62 i z tą prasą oczywiście, która jest podpięta pod ciągnik. Ja sobie, widzowie, wyjadę, wysypię sobie, widzowie, oczywiście na podwórko to zboże, widzowie, które jest na dwukółówce, a później oczywiście, widzowie, podepniemy przyczepę i pojedziemy sobie, widzowie, na pole właśnie zbierać oczywiście kostki. Dobra, tu sobie to elegancko stoi. Teraz tak, weźmiemy sobie tą 28, zapalimy oczywiście. Teraz tak, jak to sobie wycofać? Ja myślę, widzowie, żebyśmy tak, żebyśmy, widzowie, nosili te zboże stąd, bo tu jest, nie ma trawy, nie? A jak, widzowie, w trawę wysypię, to potem nie będę wiedział, jak to zbierać, co nie? Także myślę, widzowie, że to zboże po prostu wysypiemy tutaj, w to miejsce. Dobra, w to miejsce oczywiście sobie, widzowie, wysypiemy tą pszenicę. Teraz tak, weźmiemy sobie tutaj... Co my tu mamy? Mamy tak, mamy, widzowie, wiadro i mamy też taczki. Ale te taczki, widzowie, nie wiem, w jaki sposób działają. Czy one działają, widzowie, tak farmingo 19? Za chwilę się przekonamy. Czyli tak to, widzowie, nie działa, tak się da wysypać. A jak się w ogóle, widzowie, zbiera? Wyładuj tutaj, włącz B, czyli B. Włączyłem taczkę, taczka się nie zbiera. Czyli prawdopodobnie jest to, widzowie, zrobione tak, że trzeba, widzowie, wiadrem nabierać. Które wiadro, kurwa, także nie działa. To wiadro, widzowie, działa, czy nie działa? Tak działa, nie działa i teraz młode musi tutaj wsypywać, tak? Aha, czyli, widzowie, w ten sposób to działa. Tylko dziwne, że te wiadro, widzowie, coś mi tutaj...
Tak nabiera, nie nabiera, tak nabiera, no nie nabiera. Widzicie, to jaka sytuacja. Tak właśnie nabiera i nie nabiera, co nie, ale... Aha, bo to jest, widzowie, już pełne, tak? No widzicie? Nabiera i nie nabiera. Dobra, ale jak w ogóle się tutaj tymi teczkami jeździ? Czekajcie, ja zaraz zobaczę. Czyli... No, widzowie, nie chodzi to tak fajnie, jak chodziłoby Farmingo 19. Ale tamte taczki bodajże są wydane. To jest Farminga 19. Ja sobie, widzowie, wysypię to tutaj. O. No i tak właśnie widzę, widzicie, widzowie, taka właśnie na dzisiejszym odcinku, widzowie, właśnie będzie robota, że będziemy sobie, widzowie, to tutaj to z tym się bawić, ale ja myślę, widzowie, tak, czy ja mam w ogóle jakieś większe wiadro? Ja tamtych nie mam. Mam jeszcze to wiadro. To wiadro ma 200 litrów ma, czyli ma, widzowie, mniej. Czyli ma, widzowie, mniej, 200 litrów tylko. Ale czekajcie, pokażcie, wezmę, widzowie, kupię to wiadro. I te wiadro, gdzie ono będzie, to wiadro. No kurwa, taka sytuacja, że się nawet to gówno nie pokazało. O, jest, dobra, jest to wiadro. Czekajcie, wezmę to wiadro. Ona ma, ona jest takie ciężkie, że będę musiał włączyć mod pasażera tego, mod budziana. Dobra. I czy tym, widzowie, wiadrem nie byłoby szybciej może? No, powiem wam w sumie, że... Nie byłoby tak źle, mega jakoś. Ale... Ty, co on robi? O, witam pana Pipcia. A, siema, co ty teraz pierniczasz? O, widzę, że masz na górze na Tadek, witam pana. No, cześć, jestem tatkiem gospodarzem. Ja tutaj robię to, kurwa, muszę do tego. To ja dzisiaj właśnie tatkiem jestem gospodarzem, no witam pana. Witam, witam. Muszę te, z przyczepy wysypałem to zboże i do garażu daję, do Sudoły. A to się do, no, kurwa mać, jak to się nazywa? Do Bory. Do Bory, a no tak na razie nie masz tych zwierząt, na razie tak nie masz krowy takiej, tak to... No, no tego właśnie daję tutaj i chciałem dzisiaj pojechać kocki zbierać. To weź za przyczepę możesz podczepić pod... Jaką przyczepę? Podczep po to. Ale dzisiaj nie mam rady. I jeźdź tam na pole zbierać te kostki na ten czas, a ja wezmę tylko, to zrobię. Słuchaj, tylko nie wiem, czy tam da... Dzisiaj jestem umówiony, wiesz? Gdzie? Ze sołtysem. Może dostanę dotację jakąś porządną. A, wiesz? I tam kolejne tamte pola trzeba będzie jeszcze skosić. Tam dwa są. I je też trzeba będzie sprasować. Bo to ja tam chyba... jedno pole już sprasowałem, jakby co. Ty chyba chory jesteś, ale jaką przyczepę brać? Je, po zboże. No to szaru. Tą szara? Autosankę? Tak. Ja potem przyjdę tam na pole zobaczyć, jak ty tam robisz. No to nawet mi już nie będzie już, bo ja jadę. Na handel. To potrzeb. No chyba, że wolisz robić to, to ja pojdę kostki zbierać. To daj, ja pojadę robić to. Tylko czekaj, wolę to. Włączę sobie chudy na górze. Słuchaj, wolę nosić. Czekaj, sobie chudy jeszcze włączę na górze. Tylko za kapitanie co zmieniłem, działaś, kurwa? Jakim szpecem jestem? Takim szpecem jesteś? To normalnie na to dam, tylko czekaj. Pierniczyło. Ja. Tu wchodzisz. Dobra, wyłączyłem sechudy. Dobra, widzowie, ja jadę 20. To 60. Kurwa, 62. Jadę, widzowie, na pole. Ja będę nosił. Wolę nosić. Tylko do worku też mogli mnie zawokować nawet. Może, ale na górę gdzieś. Tylko na worku to nie wiem, jak to działa w ogóle. Workownica, bo tam. Nie ma czegoś takiego jak ta workownica. No to nie, ktoś w komentarzu dał coś takiego. Ale ta warkownica to ci zrobi na nasiona, byś normalnie mógł w polu siać. A tak slosa, a to kurwa, no, chyba że tak się zrobi. Ja wiem, że ta warkownica tak działała w Farmingo 19, że to się wsypywało i z tego były nasiona. A nie zboże, że zboże było w workach. Ty właśnie, gdzie ty skąd ty ten wziąłeś? Przyczepę, ten, znaczy ten. Kurde, sipnę. Rasa. To ja to pożyczyłem tam od sąsiada. No sąsiada dał ci. Ty w ogóle sąsiada w ogóle masz? No takiego jednego z wioski pożyczyłem to. Ty jak ty masz kosę po ludziach? Tutaj jeszcze na razie nie. To robię i jadę do sołtysa załatwić, może coś mi da. No to jedź, bo ja muszę pozbierać te kostki na dzisiejszym filmie. To muszę ogarnąć, bo to jest na pewno. Bo to ja powiedziałem, widzę, że dzisiaj jest taka praca polowa. To to będę musiał zrobić, nie? No tak wszystko trzeba porządkować, tak jak było wszystko, żeby było, wiesz... A te kolejne dalej. Pola to trzeba będzie jeszcze obkosić. No. Nie wiem, czy to my skosimy to poza odcinkiem. Czy jak my to ogólnie zrobimy, ale mówię, te pola trzeba będzie skosić, co nie? Bo wtedy takie rzeczy z braci pod kifarbią ogarnialiśmy na live.
Jak ktoś tam wie, że zostawało więcej czegoś za więcej, czy kuszenie, czy jakieś gradowanie, czy oranie, czy coś tam takiego, to ten. Właśnie. A czy ty na taczki to nie ładowałeś tego? Co? Tego zboża, czy na taczek nie ładowałeś? No bo to ma tylko 300 litrów. No, tylko spoko, tylko mi wiaderko kurwa znikło pod spodem. A toś może w ogóle nie zabrało, bo coś takiego może być. Ja widzowie nie wiem, czy ja będę się widzowie bawił jakieś układanie, ale powiem wam widzowie, że w sumie będzie można. Bo jak widzicie widzowie, dużo tych za bardzo kostek nie ma na tym polu. Ty. Także będzie można się pobawić w układanie. Lepiej było autolować, co nie? Pach, 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 to ciukła tak. Będzie realnie. Pyramidę taką, ale co z tego? Ale oni tu serię też mieli i używali to. Gadasz? Dokładnie mi wymienił od nazwy. A co będę ci wymienił nazwę, żeby się potem ich promował? Będę. No chyba, że się promował? Czy oni cię? No. No, jeden z tych gadów na YouTubie. Z Marciuch. A kto to jest? Właśnie nie wiem, kto to jest. No to jak? Mówisz, że wiesz, a nie wiesz. No tu PMEJ kurwa, a oni wie, kto to jest w ogóle. Wiesz? Gdają nas. No tak, ale kto gada? No konkretnie, nie znam. Nie wiem. No to jak? Mówisz, że gadają, a mówisz, że nie wiesz. A co mi to stary obchodzi, kurwa, stary? No to po to mówisz, że ci nie zaczynasz na odcinku. No widzisz, może to sens. Dobra, jak ja bym wiedział o kto to tego, to bym powiedział na odcinku, ale co jak ty mi z nim mówisz, co? A co to za gadu? O interesach. Dobra, już to ładujesz? Ładuję, no. To ja jadę. Ty się to tak układam, jak układam, ale to w sumie to tak za szybko, nie? A, to chyba, że tak, dobra, tylko tu... No, ja chyba WSK muszę wypożyczyć. Mówię ci do sutysa jadę, może dostaniesz jakieś maszyny, może dostaniesz dotacje, dostaniesz może jakieś pola. O, pole, a może ma jakieś dzierżawę mi da. Albo coś tam jeszcze mi da, nie wiem, miał coś mi dać, wiesz? Ja miał się zgłosić. Bo to jest, wiesz, to jest jego, można powiedzieć, wioska, to co, nie? Czy no nie? No to właśnie. Muszę tego. Ja tak, ja układam, to nie wygląda tak jak w realu, ale układam, o. Powiem tak. Ach, kurnie, jak chce mi się tego dźwigać. Pierdziele ta robota. Ale ty zrobiłeś już to z wiaderkami? No. A co zrobiłem, jak wiaderko mi kurwa gdzieś w niebo poleciało, do lasu. Nie. A ten małym, malutkim to sobie można, wiesz, kurwa. Ale tam to w ogóle nie nabiera. Nie, nabiera. Biera? A tam to jest większe. Większe? Tak. To jest Mothaba dałeś? Skąd to w ogóle ta wiaderka masz? To jest Mothaba. No to kurwa, to powinno udawać normalnie. A ty kurwa dawałeś? Widzenie? Nie. Coś nabiera, ale tak strasznie na dnie nabiera, to nie wiem o co to chodzi. Wiem, tam to... w ogóle coś problem jest z nabieraniem. O, teraz nabiera, dobra. Tiger, od Tiger musisz go tego rzucić normalnie. Nie wiem w ogóle jak to się dostało na Mothaba. Takie specy robili. A ja wiem jeszcze kto robił, jaki autor nawet. Ja też nawet wiem. Ten kura, puszkap. Na P. O, sypie, dobra, ale sypałem ci dobry ma, bo co najmniej nie jest czarny. Takie niektóre tekstury, wiesz, od czegoś. Ale ciebie wezmę, dobra. Ja prawie wszystkie kotki załadowałem. Ty się coś spodziewasz, że dzisiaj ktoś może przyjedzie do nas? Odwiedzić nas ktoś? Nie ma nikt. Ja tatka to... gospodarza chciałem, ale go nie widzę. Nie wiem, gdzie on w ogóle teraz mieszka tutaj, gdzieś tam chyba na wiosce bardziej. Ja tam będę Mega musiał za parę odcinków widzę tam pojechać, zobaczyć gdzie. A Wiesiek w ogóle żyje? Ja nie mam pojęcia. Ja z Wieśkiem nie żyłem w zgodzie. Dobra. Ty ładuję, gada, że nie ładuję. Dobra, to sprzątam, żeby tutaj było jakieś... Prądeki czego nie dałeś, tylko tak muszę teraz z tego wybierać. Bo prądeka też wyszła na Mothabie, jest jakaś. Prądeka? Ja gadasz, żeby prądeki jeść. No po co, ja bez ryba prowiady jeżdżę. Dobra. Ja nawet pasu nie zapinam, ja bez pasu jadę. Ale ty, widzowie, elegancko kostki się pokładam na odcinku. Zobaczcie, elegancko jest. A ty gdzie to jest kostki wydał na stryk? No tak na zwierzę nie mam, na razie to gdzie pościelisz? No tak. Dobra, tekst. To jest git. A ty się to jak na stryk daje. Na stryk to na górę? No, ja tam zaraz będę miał, ale tam też nie będę układał, tam jak bądź będę rzucał. Przecież ten załatwić, siano. A siano to co na trawę trzeba mieć, jeszcze kosiarka i to też prawda. To ja tak, to ja pojadę na gospodarkę to jeszcze wyładować chyba na dzisiejszym filmie. No, bo dużo powiem ci, że tego nie mam. Jak dużo nie ma? Znaczy się, no, już skończyłem. Stało mi trzy kostki pozbierać. Tak? No. Ola i będę wracał na gospodarkę już. No dobra. Bo ja jadę już. Załadunek robię, widzowie, załadunek. Elegancko. Tylko elegancko. Na górę tu. Czekaj, to jest tutaj.
tu. To. Czekaj, czekaj. Paliwo leje kapitalnie. Elegancko. Ja już załadowałem. Tak, załadowałeś. Ja już jadę z tym. A z jakimś lecem jesteś? No. Ja z tym wracam i idę na ten, na podwórko. Wyjedź, do lasu, a na grzyby może. Czekajcie, bo teraz tak, tu jest ten jęczmień. On jest widowy do skoszenia, nie wiem, widowy, a to się zrobi. Kurwa, nie wiem, bo w sumie widowy live'ów nie robię. Także w sumie nie wiem. Właśnie, bo internet nam chcieli. Tak byśmy widowy na odcinku drugi raz akcji nie będziemy robić. To musiałoby widowy być coś takiego zrobione, że ja bym coś miał osobnego do roboty. A Pipcio właśnie widzę, by w tym czasie właśnie to kosił, nie? I wtedy widzę, byłoby to dobre. I od razu widzę, by to pasowo. Ja bym robił coś innego, bo wiecie, już tego odcinek był, co nie? Ja bym gdzieś pojechał na wioskę, coś tego, on właśnie widzę, na ten czas by to kosił, nie? Także myślimy właśnie widzę, to tak zrobić, co nie? A za jakieś pracę jesteś? No. Dobra. Jestem cały czas przy pracy dobrym. Ja sobie widzę, kogutę odpalę. Bo wiecie, zaraz będę jechał widzę przez drogę, także... Halogeny, koguty muszę sobie widzę odpalić. Jednak pasy musiałem widzę zapiąć, nie? Bo bez pasu to ja widzę pojadę, to nie wiem co się może wydarzyć, nie? A tak pasy będę miał zapięte, tak żeby będzie elegancko. Bo zaraz się widzę wyjebie tutaj do tej wody, wtedy będzie pierwszy problem. Ja przerywam temi, bo się już Sibirado. Sibirado się popsuło. Tak, bo skuteczny ja nie ma. Ten otwieram, parzak na górze. Dlaczego ja nie mogę otworzyć dachu? W motorze nie ma, nie wiem czemu. Coś przerywa. Jest gasło. Dlaczego widzę nie da się dachu otworzyć? Czy to się radio odtwarza? Nie, to się dach otwiera. Czekajcie. Kurwa, macie się tepnęłem teraz na gospodarkę. Nie mogę widzieć coś tego dachu otworzyć. Czy będę musiał zmniejszyć ten, znaczy się zmniejszyć. Nie zbliżyć, zmniejszyć, 80, o. Tak to mi nic nie da. Daj na 50 jak było. Dobra. Ty, ale w ogóle... Ty, zobaczcie i widzę w ogóle jakie jaja. Bo pokazuje mi widzowie ile ma na przyczepie kostek, w ilu litrach. Co nie? Tak widzę we farmingu 19 tego nie było. Powiem wam widzę, że to pierwszy raz zauważyłem, nie? Chyba nowość. Powiem wam widzowie, że ja tego jeszcze nie widziałem takiego czegoś, nie? Dajcie łapkę w górę po dzisiejszym odcinkiem, na bieżąco oczywiście, żeby być. No i subika na kanale możecie także zostawić, oczywiście ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału. To myślę, że to jest odpowiedni już czas i chwila, żebyście właśnie dali łapkę w górę po dzisiejszym filmem, także ja tylko przypominam jak coś. Dobra, jadę. Jadę widzę z tym towarem na podwórko. Mówię, w dzisiejszym filmie może byśmy widzę to jeszcze wyładowali. Zobaczymy jak będzie, ale myślę widzę, że w dzisiejszym filmie chyba jeszcze postanowimy sobie widzę to delikatnie wyładować. Ale zobaczymy jak to będzie, z czasem wyjdzie, bo mamy 17 minut, ale wiecie. To tak wiecie, szybko bak, żeby tylko po prostu tam widzę wrzucić, co nie? Prawa, lewa strona, nic nie jedzie, możemy sobie widzę elegancko wyjeżdżać oczywiście z pola na gospodarkę. Tam coś widzowie stoi, czy mi się wydaje? A, mi się widzowie wydaje, bo ja widziałem... Bo wiecie, widzowie, tutaj jest wjazd do tego tutaj... kurde... Nie wiem, co to jest SKR, czy to nie jest SKR. Ale chodziło mi właśnie, widzowie, o tą bramę tutaj, co nie? O tą bramę, widzowie, właśnie myślałem, że tego, co nie? Myślałem, widzowie, że tutaj coś stoi, nie? Ktoś, widzowie, ciunikiem jedzie? Ktoś ma, widzowie, jakiś kombinezon ubrany na sobie? Jakiś, widzowie... Podejrzany widzowie ciągnij, bo gościu miał ubrany taki kombinezon jak do oprysków. Taki czerwony kombinezon jak do oprysków. Aha! Ktoś miał widzowie ubrany kombinezon taki jak do oprysków i jechał 40 i pojechał w tamtą stronę. Nie rozumiem widzowie o co tu chodzi, ale dobra. Jakby coś widzowie nie zwracamy na to uwagi, jedziemy jakby co wyładować sobie te kostki. Tak o, tam jest sytuacja taka, że tam są schody. Kurwa, ale Pipci widzowie tego nie zrobi jak to trzeba, bo to widzicie. Jest troszkę tego porozwalane, czekajcie widzowie, ja to ogarnę. Ja to pierwsze muszę widzowie ogarnąć, bo tutaj powiem wam, że to jest źle zrobione. No właśnie widzowie widzicie, ona coś nie nabiera, cholera jasna, coś nie nabiera. Jest mi teraz problem widzowie to zapakować, dobra. Zrobimy to tak. Zrobimy to tak. Weźmiemy to, wysypiemy tutaj.
Postawimy sobie tu wiadro, weźmiemy te taczki, taczki wyjebiemy sobie tu. Pójdziemy sobie widzowie otworzyć oczywiście strych, otwieramy sobie elegancko strych. Teraz tak, wejdziemy widzowie, zajedziemy oczywiście 62 i wyładujemy elegancko kosteczki. Kostki sobie widzowie wyładujemy tu na górę. Dobra, zgasimy, ale halogeny też mogę zgasić, dobra. Zgasimy sobie. I będziemy widzowie oglądać, czy ten facet dalej będzie jechał z tym kombinezonem, co nie? O, ja sobie widzowie tutaj kostki będę rzucał. A w kolejnym odcinku, albo widzowie na tym się to jeszcze poprawi. Ale myślę, widzowie, że to się, to prosto widzowie Pipciu jak wróci, to będzie to poprawił, nie? Że wiecie, tam dalej będzie to układał, co nie? Bo na razie widzowie to tak prosto wezmę, widzowie tutaj narzucam to tak. Żeby tylko było, co nie? O. Wiecie, żeby... Z pola jest pozbierane, co nie? Z pola właśnie widzowie jest pozbierane. Także mniejsza o to. Teraz widzowie wystarczy, żebyśmy tylko tutaj to ogarnęli, co nie? O. Wiecie. Żebyśmy tylko tutaj widzowie ogarnęli, to będzie gitara, nie? Chodzi o to, żeby widzowie ta przyczepa, żeby nie została tak, wiecie, na noc, nie? Bo nie wiem, widzowie... Czy będzie padać, czy nie będzie. Dobra, widzowie, przyjechał facet. Ma kombinezon, ma kapelusz, ma maskę. I ma ubrane gumaki i... I ma rękawiczki zielone, jak możecie zauważyć. Chodzi, widzowie, tam po krzakach. Coś tam szuka. Coś tam szuka. Czyżby, widzowie, coś tam się znajdowało? Coś tam chodzi po krzakach, widzowie, szuka. Zobaczcie, widzowie, tutaj. Dajcie łapkę w górę po dzisiejszym filmie, oczywiście. Dziwna, widzowie, sytuacja, bo nie wiem, widzowie, o co to chodzi. Bo facet, widzowie, chodzi i coś szuka. Dobra, jedzie. No dobra, widzowie, pojechał. Pojechał sobie, widzowie, dalej, ale dosyć, widzowie, podejrzany. Napiszcie, widzowie, w ogóle w komentarzu, co sądzicie o tym ciągniku. I o tym, widzowie, facecie, który, widzowie, jest tak przebrany. Możecie, widzowie, właśnie napisać w komentarzu, co o tym sądzicie, nie? Ja będę musiał, widzowie, tam na górę pójść, kurwa, wejść, widzowie, to troszeczkę to poprawić. Bo powiem wam, że już tak jest zrobione, że to praktycznie jest zatkane wszystko. O. Dokładnie, widzowie, tak właśnie chciałem, żeby to tak właśnie porzucać, co nie? Nie będziemy tego, widzowie, okładać, tylko tak po prostu porzucać, nie? Żeby to właśnie było miejsce, nie? Bo tam, jak mówię, jeszcze, widzowie, do prasowania są dwa pola. Także... Troszkę, widzowie, roboty jest jeszcze, zostało mi, nie? Także... Żeby wziąć, kurwa, to tylko, widzowie, tak poprasować i to porzucać i będzie gitara. Dobra, dwie kostki, jeszcze trzy zostało mi. Dobra. Także mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to pokażcie łapkami w górę pod dzisiejszym filmem. Nie zapomnijcie o subskrypcji na kanale. Cholera jasna, znowu jedzie ten facet. Zatrzymał się. Wysiadł. I coś, widzowie, chodzi i szuka. Zobaczcie. Gdzieś by to, widzowie, nowy chase? Gerula? Nie wiem, widzowie, o co tu chodzi. Także dajcie łapkę w górę, dajcie suba na kanale i napiszcie, widzowie, w komentarzu, co sądzicie o tej sytuacji z tym facetem. No i pojechał. I napiszcie właśnie w komentarzu, co sądzicie o tym facecie. Dajcie łapkę w górę, miłego dnia wam życzę. Do zobaczenia, do kolejnych odcinków. Także, nara.